Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Michał Stanek i po raz kolejny spotykamy się w odcinku Inwestowania z Głową. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem jest Dawid Czopek, zarządzający funduszem Polaris FIS. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bycia z nami w studiu. Sekundę się nie wahałem. Strasznie się cieszę. Tym bardziej spotykamy się, drodzy Państwo, w bardzo ciekawych czasach, ponieważ historia pisze się właściwie z kwadransu na kwadrans. Wchodząc do studia, byliśmy gdzieś na rynkach, może się okazać, że za godzinę, za dwie będziemy zupełnie gdzie indziej. Dawid, perspektywa rynku przez pryzmat, nie możemy tego tematu nie poruszyć, koronawirus rządzi rynkami, rządzi od kilku tygodni. Jak na to patrzysz przez pryzmat zarządzania funduszem i jak to wpływa na decyzje, które musisz podejmować teraz? Co więcej, on nie tylko rządzi rynkami, on rządzi naszym życiem, takie mam wrażenie, bo rządzi wszystkim tym, o czym rozmawiamy w rodzinach, ze znajomymi, to jest absolutnie temat numer jeden. Wracając do Twojego pytania. To są bardzo trudne czasy dla zarządzających, wymagające wielu rzeczy, a najbardziej chyba spokoju. Bo jak dzisiaj popatrzymy na rynek, to oczywiście problemem jest to, że ten rynek mocno spadł, ale przed tym jesteśmy jakoś tam w stanie się obronić. Natomiast zmienność, wolatylność, to co się dzieje, jest niesamowite. Tak? Tam widziałem takie zestawienie, kiedy średniorocznie indeks giełdowy S&P 500 zmienia się 8%. To jest tam średnia zmiana tego indeksu, oczywiście w ciągu roku. A wczoraj Wczoraj, tak, to pewnie jeszcze sesja, o której będziemy mówić, natomiast ostatni tydzień, ostatnie kilka dni, to jest średnia zmiana na poziomie 5, to jest już taka spokojna sesja, tak, bo było i po 10, i po 8, w jedną i w drugą stronę, absolutny roller coaster, który powoduje, że targają wszystkimi emocje. Bo wejście na rynek, zajęcie długiej bądź krótkiej pozycji nagle w ciągu kilku sekund może spowodować, że naprawdę mamy duże straty bądź duże zyski. Rozmawialiśmy też przed wejściem na antenę o tym piątku. Dzisiaj sesja w Stanach Zjednoczonych, czy o tym czasie, bo tam jest trochę inny czas, w Stanach przestawili już czas, u nas ten czas jeszcze jest stary. I sesja w Stanach Zjednoczonych kończy się o 21:00, w piątek o godzinie 20:30 indeks S&P 500 rósł o 2%. Skończył się o 21:30 na poziomie plus 10. Tak jest. 8 punktów różnicy w ciągu 30, może to było nawet 20 minut. To jest niesamowita zmienność. Te 8 punktów to jest ta średnia zmiana w ciągu roku, natomiast tutaj ona nastąpiła w ciągu... Pół godziny. Też nie wiem, czy to było całe pół godziny. Czego możemy się spodziewać? Tak by próbując trochę pofantazjować i zastanawiając się, gdzie rynki zmierzają, oczywiście, że tego nikt nie wie. Tak. Ponieważ ten, w cudzysłowie, wróg jest nieznany, ponieważ wirus krąży po świecie, nie wiadomo, kogo zainfekuje, gdzie który rynek dotknie. Starając się postawić jakąkolwiek tezę, czego ty się spodziewasz jako zarządzający akcjami w przeciągu najbliższych, może nie kwartałów, ale tak naprawdę dni i tygodni, bo już musimy tę perspektywę bardzo mocno skrócić na dzień dzisiejszy. Ja uważam, że tak, ze względu na zmienność, którą dzisiaj mamy, powinno się zająć jakieś tam pozycje. To nie są na pewno takie pozycje zero-jedynkowe, czyli all-in albo all-out, tak, czyli na tej zasadzie. Dobrze jest mieć jakieś zabezpieczenie i moim zdaniem przyglądać się temu, co się dzieje, selektywnie dobierać pozycje, bo dzisiaj jest naprawdę bardzo tanio. Słynne powiedzenie giełdowe mówi o tym, że dołka nie wyczujemy i rzeczywiście go nie wyczujemy. Zgadza się. Dzisiaj też musimy, nie wiem, czy warto patrzeć codziennie na te notowania, tak, bo wiemy, że kupujemy po bardzo przyzwoitych cenach, ale nie wiemy, czy jutro nie będzie taniej. Czy nie będzie taniej, tak? To są ceny, nie wiem, długookresowo, średniookresowe, bardzo, bardzo atrakcyjne, ale jutro absolutnie może być taniej, bo wiele zjawisk na rynku odciska swoje piętno, więc z tego punktu widzenia musimy o tym pamiętać. A dla ludzi o silnych nerwach albo zdyscyplinowanych, może jedno i drugie czasem się nie wyklucza, to są naprawdę dobre czasy i jestem przekonany, że to są okazje, o których kiedyś będziemy mówić w takich perspektywach, że popatrz, jak ta spółka mogła tyle kosztować. Więc to są tego typu czasy, ale czy ona nie zakosztuje jeszcze taniej? Może być jeszcze taniej. Ja też się zacząłem zastanawiać od kilku dni, czy to już jest ten czas na kupowanie, czy nie kupowanie i chciałbym wrócić do rzeczy, którą ja za każdym razem powtarzam, czyli do funduszy inwestycyjnych. Statystyczny Kowalski nie kupuje jeszcze w Polsce funduszy inwestycyjnych. Cały świat nauczył się przez dekady inwestowania w funduszy i posiadania ich w swoich portfelach jako wehikuł wspólnego inwestowania, który jest trochę bardziej odporny na zmienność takich czasach, jak mamy dzisiaj, a już na pewno mniej podlega emocjonalnym decyzjom, ponieważ trudniej jest wyegzekwować sprzedaż. Ona jest obarczona poślizgiem czasu przy realizacji.
na dzień dzisiejszy przewaga funduszu nad czystym inwestowaniem? Z Twojej perspektywy, abstrahując od kategorii aktywów, dlaczego klient, jaką lekcję powinniśmy wyciągnąć z wydarzeń tu i teraz i dlaczego powinniśmy inwestować w fundusze, mając je zawsze w portfelu? Mhm. Mam nadzieję, że większość funduszy inwestycyjnych na tym, co się wydarzyło, się obroni. Dotyczy to także funduszu, którym zarządzam. Myślę, że radzimy sobie przyzwoicie. To za chwilę do tego dojdziemy. Dlaczego takie klasy aktywów, a nie inne? I jakby oczywiście bez szczegółu, ponieważ jest to fundusz zamknięty. Natomiast o Twojej specjalizacji porozmawiamy za chwilę. Ale czemu tu i teraz, czy jaką lekcję powinniśmy wyciągnąć z wydarzeń na rynku i inwestować w fundusze? Więc generalnie odpowiadając na to pytanie, ale na przykładzie tego wszystkiego, co się dzieje, stąd to moje nawiązanie. Fundusz inwestycyjny ma szereg zalet. Jedną z takich zalet jest to, że może zajmować różne pozycje na wielu rynkach światowych, tak? Dla przykładu podam, że dzisiaj mamy pełne spektrum instrumentów, które pozwalają nam zarabiać na spadkach. Tak. To są instrumenty na przykład oparte o tak zwany indeks strachu, czy indeks zmienności VIX, tak? Przeciętny inwestor ma bardzo trudny dostęp do tego, żeby kupować właśnie instrumenty oparte na VIX. Dlaczego ma bardzo trudny dostęp? Ponieważ kontrakty na VIX czy ETF-y, które są związane z VIX-em, notowane są gdzieś za oceanem. Bardzo często jest tak, że jednak w danym momencie dostęp do rynków zagranicznych jest utrudniony. Więc z tego punktu widzenia to fundusz inwestycyjny, który ma dokładnie bezpośredni dostęp online'owy do wszystkich inwestycji, które dzieją się za granicą, ma te możliwości. Więc z tego punktu widzenia to spektrum instrumentów, które ma fundusz inwestycyjny, jest zdecydowanie większe. Co więcej, część z tych instrumentów dostępny jest tylko dla bardzo dużych graczy, ale nie w tym znaczeniu, że nie mogą sobie ich kupić, tak, ale w tym, że wartość nominalna, która pod nimi się kryje, jest bardzo duża. Dla przykładu powiem, że wartość nominalna, która się kryje pod jednym kontraktem tylko na indeks DAX, czyli niemieckie, tak, 30 największych niemieckich spółek, dzisiaj ma wartość około 1 miliona złotych, to jest tam 250 tysięcy euro mniej więcej, tak? Czyli wartość indeksu razy, tak, 25 mnożnik. I taką pozycję gdzieś tam możemy sobie przykryć lub otworzyć w zależności od tego, co potrzebujemy. 10% zmiany na rynku niemieckim, co jest w zasadzie dzisiaj, nie chcę powiedzieć, że standardem, ale zdarza się bardzo często, to jest różnica, nie jest zaskoczeniem, to jest różnica 100 tysięcy złotych, tak? Tracimy lub zyskujemy. Więc z tego punktu widzenia znów tylko ci inwestorzy, którzy naprawdę inwestują, którzy mają bardzo duże aktywa, bardzo duży portfel, mogą sobie pozwolić na tego typu inwestycje czy zabezpieczanie swojej pozycji. Fundusz inwestycyjny, który ma kilkadziesiąt czy kilkaset milionów złotych, jest w stanie poprzez kilka kontraktów terminowych zabezpieczyć znaczną część swojego portfela, kilkanaście, w zależności od tego, jakie są aktywa, i nie jest to tak bardzo duża wartość jednostkowa. Tak? No i tak jak też powiedziałem, bezpośredni online'owy dostęp z depozytariuszem, z bankami. Pamiętajmy, że dzisiaj problemem są także depozyty zabezpieczające na przykład na kontrakty, tak? Bo w tak bardzo zmiennym środowisku najlepszym instrumentem do tego, żeby się zabezpieczać bądź zmieniać swoje pozycje, nie są poszczególne akcje, bo one bardzo często notowane są też z dużymi spreadami, duże koszty generują, ale właśnie kontrakty terminowe. A kontrakty terminowe wiążą się także z tym, że trzeba mieć depozyt zabezpieczający, trzeba być do tego przygotowanym. Zwykle te fundusze inwestycyjne, które gdzieś tam działają w oparciu o biura maklerskie, mają do nich bezpośredni dostęp do depozytariuszy, mają przygotowane środki na to, żeby w danym momencie zająć pozycję, przynajmniej wtedy, kiedy są do tego, kiedy wiedzą, że tak może się zdarzyć. Czyli inwestor w Polsce za swoje 100 zł, siedząc przed telewizorem, przed komputerem w salonie, może kupić globalnie zdywersyfikowany portfel, ponieważ uczestniczy w wehikule wspólnego inwestowania, którym jest fundusz. Coś, czego by sam nie kupił, dysponując nawet większą kwotą, bo siłą rzeczy część instrumentów jest za droga i ten próg wejścia jest zbyt wysoki. Dokładnie tak. No, to też wiąże się z dużymi kosztami, tak? No bo mając nawet, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych, to zbudowanie takiego portfela jest naprawdę trudne i kosztowne, no bo to jednak jest tak, że trzeba zapłacić prowizję za każdą pojedynczą spółkę. Tak jak mówię, wtedy, kiedy targają nami emocje, bardzo często robimy w ten sposób, że kupujemy, sprzedajemy. Czasem spready, czyli różnice między ofertą kupna a ofertą sprzedaży, potrafią sięgać kilku procent, więc my na samych tych transakcjach, nawet jeżeli rynek bardzo się nie zmienia, potrafimy stracić kilka procent. Zwykle jest tak, że nie jesteśmy też opanowani i sprzedajemy w najgorszych momentach. Sprzedajemy, kupujemy, bo wydaje się, że już rośnie albo już sprzedaje. Fundusz inwestycyjny jednak przez taki swój, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bezwład, trochę inaczej funkcjonuje. Czyli jest uspokaja tak, nie ma tych takich, myślę przynajmniej, nie ma tych takich bardzo pochopnych decyzji, które gdzieś tam
pewnym momencie powodują, że, mhm. że tracimy rozum. One są też różnie w zależności od funduszu, one są, bywają odważne i istotne, ale mam wrażenie, że niepochopne. Obaj jesteśmy długo na rynku, bo jesteśmy blisko 20 lat i obserwowaliśmy różne hossy, różne bessy i pewnie nie jest to kolejna w naszym życiu bessa i czeka nas pewnie kolejna hossa. Nigdy nie wiemy, kiedy będzie hossa, kiedy będzie bessa i co ją wywoła. Natomiast przez perspektywę lat pracy z klientami, czy masz wrażenie, że klienci w tej chwili podejmują mniej emocjonalne decyzje niż podejmowali historycznie? Czy 2008 rok, kiedy rynki bardzo mocno spadały, nauczył dystansu do ryzyka i świadomości własnych podejmowanych decyzji? Czy tu historia kołem się toczy i klienci w dalszym ciągu teraz będą wychodzili na głębokich dołkach i znowu kupowali historyczne wyniki, które będą się reklamowały na billboardach? Czy jest trochę inna ta perspektywa? W Polsce ten czas jest inny. 2008 rok to był czas, kiedy, czy 2007, 2006, to był czas olbrzymich napływów, 5 miliardów złotych do funduszy inwestycyjnych. To w ogóle dzisiaj są niewyobrażalne pieniądze. I to były bardzo dużo świeże pieniądze, takie często troszkę wezmę kredytu na mieszkanie, a resztę sobie przeznaczę na zakup jednostek, najlepiej jakiegoś misia, bo przecież on nie spada, bo to cały czas rośnie. Ale dlatego, że pokazywał co chwilę 115-150% zarobku historycznie, czyli kupowaliśmy mimo wszystko historię. Dokładnie tak i zarządzający wtedy kupowali przy zupełnie innych poziomach, kupowali, bo musieli, bo tak naprawdę uciekał im gdzieś tam benchmark, jasne. Więc trochę kupowali w taki sposób bezrozumny, więc tamci klienci to byli tacy bardzo klienci, nie chcę powiedzieć, że też niedoświadczeni, bo to był taki czas, że chyba wszyscy nie mieliśmy jakiegoś wielkiego doświadczenia, bo ten rynek gdzieś tam może nie raczkował, ale to było kilka lat jego funkcjonowania na dobrą sprawę. I pierwsza taka poważna hossa w Polsce, jeżeli chodzi o szeroką gamę klientów, bo nieporównywalne z tym, co się stało w 90-tych latach. Więc z tego punktu widzenia to byli na pewno inni klienci. Oni wchodzili po dużo wyższych cenach, dużo bardziej ich charakter był taki porywczy, tak to nazwijmy, tak? Czyli jakby dużo bardziej liczyli na szybkie stopy zwrotu w krótkim czasie. Natomiast rynek ostatnio nie notował dużych napływów do funduszy inwestycyjnych i to jest tak powiedziane bardzo umiarkowanie, bo raczej to był czas odpływów. Były zupełnie inne wyceny, więc dzisiaj pewnie ci klienci też nie są super szczęśliwi z tego względu, że tracą, no bo większość funduszy jednak na tym, co się dzieje, tracą, ale myślę, że mają trochę większą wyrozumiałość odnośnie tego, że to jednak nie jest kupno czegoś, co było mega przewartościowane i nie wiadomo, czy kiedykolwiek wróci. Ja przypomnę, że większość indeksów, które w 2008 roku miały swoje szczyty, nigdy do tych poziomów nie wróciło. Natomiast dzisiaj nawet kupno przed tym, co się wydarzyło, po WIG-u 20, po te 2000 punktów z małym kawałkiem, czy SWIG-u też na poziomach takich historycznie niskich, to nie był taki moment, że kupujemy jakoś bardzo, bardzo drogo. Więc myślę, że dlatego dzisiaj klienci są trochę bardziej spokojni, tak? bo wiedzą, że no, niestety, pewnie trochę na tej inwestycji stracili, dołka nigdy, czy bardzo trudno jest rzeczywiście znaleźć i wyczuć. A więcej szczęścia już rozumu, żeby dokładnie trafić w dołek. Dokładnie tak, to. Tak, tak, w tych kategoriach dokładnie to trzeba rozpatrywać. Natomiast nie kupili czegoś, co było bardzo drogie, tak? Chwilowo się przeceniło, no bo wydarzyło się to, co się wydarzyło, ale ja myślę, że w jakiejś perspektywie i to nie tak bardzo odległej, te ceny, są szanse na to, że te ceny wrócą. Stawiamy jakąś hipotezę, co się z rynkiem podzieje, czy będzie odbicie V, będzie odbicie U, czy zobaczymy długi, boczny trend? Ja bym powiedział raczej U. Okay. Znaczy mam nadzieję, dzisiaj jest bardzo duża zmienność i ta zmienność raczej powinna charakteryzować się tym, że powinniśmy przejść do stylu V, czyli generalnie bardzo szybkiego odbicia w krótkim okresie czasu, ale myślę, że ta zmienność powoli będzie wygasała. Inwestorzy będą brali pod uwagę różne czynniki. Tak naprawdę dzisiaj mamy do czynienia ze strachem. Za chwilę będziemy mieli do czynienia z twardymi danymi. Dzisiaj nikt tego nie potrafi ocenić. Za kilka tygodni, być może miesięcy będziemy w stanie ocenić, jak to się dzieje, co się tak naprawdę zadziało. I prawdopodobnie też powoli wyjść z tego, co się dzieje, ale to będzie rozłożone na kwartały, moim zdaniem, to wyjście. Natomiast wydaje mi się, że to będzie raczej takie U. Okej. Zobaczymy, zweryfikujemy to w tym studiu za jakiś czas i bardzo jestem ciekaw, bo tego nikt nas nie wie, poza tym, że będzie na pewno nerwowo, bo rynki są nerwowe i emocje targają decyzjami. Wróćmy do twojego warsztatu pracy. Na co dzień w funduszu inwestujesz w akcje? Na polskim i niemieckim rynku. Dlaczego te rynki?
i dlaczego warto na tych rynkach inwestować. Oczywiście okay. bez podawania szczegółów, bo wiem, że nie mogę, absolutnie tak. nie możesz. Nawet w czasach koronawirusa. Wiesz co, może inaczej, ewentualnie jakby pokazując przykłady, dlaczego te polskie rynki, przykłady historycznych decyzji w poszczególne spółki, czym były podyktowane? Takie, o których już można powiedzieć, bo na przykład zostały zamknięte, zrealizowane i coś się zadziało. Okej. Okay. Więc przede wszystkim ja pracuję na polskim rynku 20 lat, więc jakby szkoda byłoby tej wiedzy nie wykorzystywać. Widziałem wiele spółek, które wchodziło na ten rynek od momentu ich narodzin, czyli takiego IPO. Tak? Pamiętam IPO, nie wiem, Lotosu, Pegnigu, to wszystko były spółki, które analizowałem w czasie, kiedy wchodziły na giełdę, a było to no, niestety wiele lat temu. Więc my bardzo... Patrząc na spółki, czy inwestując w spółki, bardzo mocno przyglądamy się takiemu podejściu bottom-up, jak to się ładnie nazywa, czyli tak naprawdę analizujemy sobie poszczególne spółki i dopiero z tych spółek próbujemy budować jakiś portfel, ponieważ te spółki, które są w Polsce, znamy najlepiej, postanowiliśmy w zarządzaniu naszym funduszem, ja tym funduszem zarządzam razem z moim kolegą, którym znamy się wiele lat, który jest współzarządzającym funduszem, postanowiliśmy, że będziemy wykorzystywać tę wiedzę i to doświadczenie, które mamy. Dodatkowo, ponieważ polska gospodarka bardzo mocno jest związana z gospodarką niemiecką, ja przez wiele lat pracowałem w firmie, która miała właściciela niemieckiego i często ten właściciel zapraszał nas, ten właściciel również zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem, z analizami spółek właśnie na rynku niemieckim. Ten właściciel bardzo często zapraszał nas do Frankfurtu, czyli tej europejskiej stolicy rynku kapitałowego, chyba po Londynie tak można powiedzieć. Więc z tego punktu widzenia też zaczęliśmy powoli poznawać te spółki, które tam są notowane. I zobaczyliśmy, że to naprawdę są ciekawe przedsiębiorstwa, którym czasem bardzo blisko do Polski, bo one też są związane z polskim biznesem w takim znaczeniu bardzo makro, ale bardzo często te czynniki odgrywają rolę, plus pozwala, inwestycje tam pozwalają nam na dywersyfikację. One są bardzo płynne. Te spółki, które są notowane w Niemczech, trochę są pozbawione takiego lokalnego folkloru polegającego na tym, że wyjdzie jakiś minister i coś powie odnośnie OFE, albo coś mu się wydaje, co wszyscy zinterpretują źle, potem on to prostuje, ale generalnie wszyscy wiedzą, że słabo wyszło, więc bez takiego lokalnego kolorytu można tam inwestować. Oczywiście tam też zdarzają się różne historie, tak miał swoje spadki Volkswagen, dużo innych wydarzeń miało miejsce, ale jednak taka dywersyfikacja, taka produktowa, trochę bym to nazwał, ale nie dywersyfikacja jakby stylu zarządzania i pomysłu na zarządzanie jest bardzo fajna, więc to jest jakby pomysł generalnie u nas, dlaczego właśnie w tym kierunku powinniśmy pójść. Okej, okay. To jakich spółek szukacie? My szukamy... Czy dzielicie to na sektory, czy na branże? Czego szukacie? Na polskim czy na niemieckim rynku? Okej, okay. Szukamy spółek, które są silne fundamentalnie, okay. które nie są bardzo zadłużone, co jest istotne, szczególnie w tych czasach jak dzisiaj, to nam bardzo mocno też dzisiaj procentuje i które mają fajne takie story rozwojowe, czyli generalnie to jest tak, że to są spółki, które wiadomo, że będą się rozwijać, że one przetrwają, że mają jakąś... historię za sobą, ale ta historia powoduje, że także przed nimi jest jakiś ciekawy rozwój, więc to jest z naszego punktu widzenia ciekawe. My bardzo często mówimy o tym, że nie wystarczy, że spółki są tanie, ale musi być, to się ładnie po polsku nazywa trigger, a tłumacząc to już tak bez żartu, to jest to, co w pistolecie chyba nazywa się spustem, tak? To jest ten trigger, czyli potrzebne jest coś, co naciśnie ten pistolet, czyli potrzebne jest jakaś taka mała iskierka, bodziec, to było to słowo, które szukałem, bardzo dziękuję, więc potrzebna jest ta mała iskierka, która spowoduje, że ktoś coś zauważy, tak? I bardzo często my szukamy takich spółek, które są fajne, ciekawe, ale jest gdzieś tam ten bodziec, który w przyszłości może spowodować, że kurs tej spółki będzie rósł. I bardzo fajnie nam się to udawało, udaje cały czas. Oczywiście teraz sytuacja jest taka, że to, co dzieje się na rynku i to, co dzieje się w spółkach, ma absolutnie drugorzędne znaczenie versus emocje, flowy, czyli napływy albo odpływy z funduszy inwestycyjnych i te wszystkie ETF-y, maszyny, jasne, które gdzieś tam sobie wymyślają. Więc to jest taki czas, gdzie trzeba trochę stanąć z boku, moim zdaniem, zabezpieczyć portfel i zobaczyć, co się dzieje, wybrać znowu, przygotować się na
kwestie związane z odbiciem, ale znowu takie spokojne bardzo inwestowanie, ono moim zdaniem służy temu, żeby mieć fajne wyniki, żeby klienci byli zadowoleni, żeby to było wszystko racjonalne i w średnim i długim terminie przynosiło wszystkim korzyści. I żeby zmienność versus kupowanie akcji samemu była niższa, oczywiście, czy też dużo bardziej akceptowalna przez inwestorów. Oczywiście, żeby tak. Też nie wpływała na ich nieracjonalne, emocjonalne decyzje. Ten przykład Volkswagena jest bardzo dobry. Ja... Czyli rozumiem, że kiedyś historycznie mieliście, czy obserwowaliście Volkswagena? Ja jeszcze, jeszcze wtedy nie prowadziłem tego funduszu. Rzeczywiście było tak, że miałem w swoim portfelu, który wtedy prowadziłem, akcję Volkswagena. I to było, jakby to czasem ładnie nazywamy, taki screaming buy, czyli to była taka absolutnie spółka, którą warto kupić. Bardzo niska cena do zysku, fajna dywidenda, fajne perspektywy. Rośnie sprzedaż. Wszystko super, tak? Chiny, oni się otwierają na świat, rzeczywiście rewelacyjnie. I nagle wychodzi, że oni zaczynają oszukiwać na normach emisji spalin. No, nikt w życiu by tego nie wymyślił, tak? Tak. Więc generalnie, mając cały portfel, myśmy tego w portfelu mieli, nie wiem, 2%, okay, coś takiego, czy 2-3% mniej więcej. On spadł, myśmy podjęli natomiast, pamiętam, to mogę wrócić do tej historii, pamiętam, podjąłem natychmiast decyzję o 9 rano, żeby to sprzedać. Na rynku niemieckim nie ma z tym żadnego problemu. Sprzedałem to na minus 10, ok, straciliśmy 20-30 bipsów. Ale taka dywersyfikacja, szybka decyzja i płynność spowodowały, że nie było z tą inwestycją wielkiego problemu i klienci nawet tego specjalnie nie zauważyli. Natomiast dla klienta indywidualnego, pewnie gdyby sobie to wszystko przeanalizował, miałby tego Volkswagena dużo więcej. Nie wiem, czy byłby w stanie sprzedać to o 9 rano, bo pewnie by się zastanawiał, co się tam dzieje. Wrócił z pracy, może dokładnie nie miał dostępu do komputera. Więc jakby to szybkie działanie, znajomość spółek i kwestia przeanalizowania jest bardzo ważna. To też jest ważne, ja lubię takie mniejsze trochę podmioty, bo ja wiem, że to jest takie trochę position talking, czyli mówię przez pryzmat tego, gdzie siedzę, ale generalnie taki mały podmiot potrafi zrobić komitet inwestycyjny w niedzielę, nie ma żadnego problemu z tym, tak? My z kolegą, którym zarządzamy, mieliśmy komitet inwestycyjny w niedzielę o 23, czyli de facto to było po decyzji Fedu. Nowe realia tego wymagają. Była gorąca linia na temat tego, co mamy zrobić, jak to wszystko funkcjonuje, tak? Przewrotnie zapytam, spodziewałeś się, że rynki amerykańskie wczoraj zanotują takie głębokie spadki po interwencji Fedu? Nie, myślałem, że będzie wyżej. Jedna rzecz, która mnie jakby trochę studziła, to było to właśnie zachowanie piątkowe, czyli bardzo wysokie zamknięcie, takie trochę nienaturalne. Ja nawet taką mam lekką spiskową teorię dziejów, że to coś było dziwne w tym zamknięciu, że aż tak wysokie zamknięcie i tak wysoka zmienność to jest coś, co no, delikatnie można się temu przyglądać. Natomiast rynek amerykański otworzył się właśnie o tej 23, te pierwsze futuresy były notowane, czy kontrakty terminowe były odnotowane mniej więcej o 23 już w niedzielę. Już wtedy było widać, że coś jest nie tak, bo nie ma tego limitu do góry, czyli tych słynnych 5% i zawieszenia, tylko to było tam mniej więcej, zaczęło się koło zera, nawet lekki minus. Tak po chwili, po kilkunastu minutach od rozpoczęcia handlu kontraktami w Stanach Zjednoczonych, rynek, kontrakty terminowe zostały zawieszone, ale uwaga na dolnych widełkach, tak, co było takie dosyć spektakularne. I po tym było widać, że no, to nie jest fajne. Natychmiast pojawiły się, my też obserwujemy Twittera, który jest dzisiaj, nie wiem, czy nie jednym z lepszych sposobów na poznawanie emocji ludzi. I na Twitterze pojawiły się takie informacje, no jeżeli tak jest, Fed pozbył się swojej całej amunicji, zrobił wszystko, co mógł i generalnie nikt jakoś specjalnie do tego nie przywiązuje uwagi, to znaczy, że jest słabo. Co dalej będzie? Myślę, że będą jeszcze kolejne interwencje Fedu, czy na tym się zakończy i będziemy czekali na uspokojenie sytuacji z epidemią czy z pandemią? Na pewno będzie tak, że kolejne interwencje Fedu będą następowały. Sam szef Fedu powiedział, że jeszcze ma jakąś tam amunicję, pomimo to, że stopy procentowe zostały obniżone do zera, a program skupu aktywów został podwyższony do naprawdę bardzo wysokich poziomów. No to jeszcze jakieś tam możliwości są, no już nie mówię o ujemnych stopach procentowych, ale pewnie jakichś kolejnych kwestiach związanych ze skupem papierów wartościowych i to nie muszą być tylko obligacje. Ja nie wiem, czy nie dożyjemy czasu, kiedy po prostu Fed będzie skupował akcje. To były takie pomysły. Pomocy lotniczym być może. Na pewno. Na pewno będzie kwestia związana z polityką fiskalną, no bo polityka monetarna, ona bardzo mocno sprawdziła się 8 lat temu, czyli wtedy, kiedy nie było kompletnie zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi, one nie chciały sobie nawzajem pożyczyć pieniądze, to ktoś, kto przyszedł i powiedział, dobra, gwarantuję, że jak ty pożyczysz jemu, on pożyczy tobie, to my te pieniądze oddamy i on będzie miał płynność i ty będziesz miał płynność i wszystko będzie okej, tak? Dzisiaj, jak mamy do czynienia z wirusem, no to ten wirus nie jest racjonalny w swoim postępowaniu, no on niestety... I nieprzewidywalny zupełnie. Nie przestraszy się tego.
tego, że Fed obciął stopy procentowe. Więc dzisiaj mamy do czynienia z innym kryzysem i dlatego pewnie te stopy procentowe tak bardzo nie działają. One oczywiście są potrzebne, bo jest kwestia płynności, bo na dużej zmienności nie ma żadnych zawieszeń, wszystko to funkcjonuje, cały ten rynek działa, no ale to nas nie uleczy, to nie jest lekarstwo, to nie jest ani szczepionka, ani nie jest to lekarstwo na wirusa, więc z tego punktu widzenia rzeczywiście mamy do czynienia z trochę inną sytuacją, być może nawet Fed czy inwestorzy trochę są zaskoczeni, bo to do tej pory działało, do tej pory wystarczyło powiedzieć, że się dorzuci płynności tak. I było super, dzisiaj to nie działa, więc zobaczymy, co będzie dalej. Potrzebna jest na pewno bardzo mocna polityka fiskalna, to już dzieje się w Europie, tak, Francja zapowiedziała jakieś tam 300 miliardów tak. euro, miliardów euro pomocy publicznej, no dla tych wszystkich, którzy, Niemcy też. Niemcy są w tej dobrej sytuacji akurat, że oni mieli nadwyżkę budżetową i bardzo mocno obniżyli swoje zadłużenie, więc z tego punktu widzenia znowu są w wygranej sytuacji, chociaż ich gospodarka bardzo mocno jest nastawiona na eksport, więc tutaj moim zdaniem w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z olbrzymią armatą, tą bazuką, jak to się często określa na rynku, ale właśnie w kwestiach fiskalnych, niemonetarnych, czyli bardziej interwencje rządu, bardziej pieniądze z rządu, bardziej dopłaty, inwestycje, gwarancje, ale takie w realnych pieniądzach rządowych, niż jakiś program skupu obligacji aktywów dla zapewnienia płynności. To ja bym tak na zakończenie powoli postawił taką teorię i pewnie zachęcam wszystkich inwestorów, żeby powoli zacząć kupować, żeby wykorzystać instrumenty, które mamy dostępne. Drodzy Państwo, są fundusze inwestycyjne dostępne od 100 zł, które realizują różne polityki, w zależności od tego, na czym zarządzający się znaczy na polskim rynku, czy na amerykańskim, czy na azjatyckim, czy na rynku długu, czy na rynku akcji, są dostępne bardzo szerokie możliwości inwestycyjne dla każdego z nas. I ja myślę, że jest to czas na budowanie swojego portfela, na wykorzystanie na dzień dzisiejszy dużej przeceny, która miała miejsce na rynku. Na pewno behawioryści przez najbliższe lata będą mieli bazę do pisania doktoratów i prac na temat decyzji, które podejmowaliśmy i będziemy podejmowali w najbliższym czasie i naszych zachowań związanych z koronawirusem, z kwarantannami i tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Natomiast ja bym chciał, drodzy Państwo, żebyśmy wszyscy wykorzystali fundusz jako narzędzie do budowy portfela, wykorzystywanie dużo tańszych jednostek niż były jeszcze kilka czy kilkanaście dni temu. Oczywiście może się okazać, że jutro, bo jutro będzie taniej, przez najbliższe kwartały jeszcze będzie taniej, ale rozłóżmy te zakupy na kilka tygodni, może na kilka miesięcy. Spróbujmy zbierać i budować swoje portfele. Wykorzystujmy fundusze, żeby były na stałe w naszych portfelach. Drodzy Państwo, Państwa i moim gościem Ludowik Czopek, zarządzający Polaris FIS, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Drodzy Państwo, a my widzimy się w kolejnym odcinku Inwestowania z Głową. Udanych, owocnych inwestycji. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.